Cyfryzacja ma wspomóc proces decyzyjny. Sprowadzamy rewolucję 4.0 pod ziemią. Tu wspólnie z firmą ABB robimy zalążek tej rewolucji pod ziemią. Już mamy pierwsze efekty. Już widzimy, że jest to kierunek pożądany i taki, który będzie wpływał na poprawę efektywności w kopalni. W ramach partnerstwa wdrażamy rozwiązanie komplementarne systemu ABB Ability. Określamy KPI produkcyjne i badamy cykl życia maszyny. Ostatnim z modułów wdrożonym w Belskim Węglu Bogdanka jest moduł predykcyjny, który będzie analizował odchyłki od normalnej pracy kompleksu ścianowego i przewidywał możliwość awarii. Lubelski Węgiel Bogdanka jest uznawana za lidera efektywności. Rzeczywiście tak jest w porównaniu z górnictwem polskim. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż do naszych procesów technologicznych wprowadzamy elementy, czy to organizacyjne, czy techniczne, które mają tą efektywność podnieść. Ale to jest niewystarczające. Nasze osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu nie zawsze miały wiedzę, pełną wiedzę na temat tego, co było przyczyną niektórych sytuacji awaryjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu integrującego nasze systemy, po to, aby móc parametry pracy ze sobą korelować. Zbieranie danych wszystkich z tych maszyn ma pozwolić na to, aby zbudować bazę wiedzy i na tej bazie określić sobie czasookresy wymiany pewnych elementów naszych urządzeń. Drugą rzeczą, którą możemy robić, czyli korelować ze sobą dane, jeżeli będzie sytuacja awaryjna, to możemy sprawdzić, co się stało. I ostatnim elementem, który chcielibyśmy wdrożyć, jest to predykcyjne utrzymanie ruchu, czyli przewidywanie awarii, a bez tej wiedzy zdobytej w tych dwóch elementach wcześniejszych jest to niemożliwe.